Wybory to święto demokracji. Od ich wyniku zależy to, w jakiej szkole będą uczyły się nasze dzieci, na jaką opiekę zdrowotną będziemy mogli liczyć, czy jakie podatki będziemy płacić. Jeśli je prześpimy, to inni wybiorą za nas. Dlatego w centrum Katowic stanął wielki budzik. Ma przypominać o czasie pozostałym do 15 października. To kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii profrekwencyjnej Nie śpi, bo cię przegłosują. Jej cel to pobicie rekordu frekwencyjnego sprzed ponad 100 lat. W 1919 roku do urn poszło ponad 70% uprawnionych. Ja ci chcę powiedzieć, Marcin, wiesz, że ja chodzę na wszystkie wybory. Odkąd skończył 18 lat, chodzę na wszystkie wybory. Nie będą welować beze mnie. Są pewne działania, które nam się podobają, nie podobają. Często to krytykujemy, często mówimy, że jest źle, a powinno być lepiej, albo że jest dobrze i chwalimy. Wszyscy mamy tutaj oczywiście możliwość zabierania głosu. Natomiast jeżeli nie idziemy na wybory, jeżeli wybieramy niską frekwencją, to znaczy się, że godzimy się na to, co jest, czy nam się to podoba, czy nie podoba. A więc ja bardzo serdecznie zachęcam, idźmy na wybory i wybierajmy.